Showtime! Jak widzicie, pandemia w Stanach nie jest taka zła. Lotniska są pełne, no ale maseczki każdy musi mieć. Ja właśnie idę na samolot. Boarding mam za 20 minut, także jeszcze szybki drink przed podróżą, żeby się lepiej leciało. Przed podróżą double gin and tonic. Zaraz lot do Austin, Texas. Ja już wylądowałem w Teksasie, w Austin, a jak Teksas, to wiadomo, co mi kowboje. Wynająłem samochód i lecę już do San Antonio. Przede mną jeszcze godzinka drogi, opóźniony samolot. No i to wszystko złożyło się na to, że niestety na ważenie już nie zdążę. Dojadę do hotelu, ogarnę się chwilę. No i zjedzę trochę San Antonio, bo tak naprawdę jeszcze tutaj nigdy nie byłem. Byłem w Teksasie, ale w Houston często tam bywałem i spędzałem obozy. No i jesteśmy San Antonio, Texas. San Antonio. Koronawirus koronawirusem, ale w hotelu margaritka jest. Dzisiaj mały shopping, zakupy przed galą, lecimy jeszcze zrobić trening, nagram trochę treningu, no i pójdę ci na galę. Fajna pogoda w San Antonio, jest grubo, są ludzie z Chicago. Jonathan! Nice workout, beautiful. Teraz idziemy zrobić trening. Są rękawice, idziemy do parku. Zawsze jesteś spóźniony. You're always early, Andrew. Zawsze spóźniony. Dobra, idziemy zrobić workout. Uważaj, że cię samochód nie trzepnął. Fajny park, fajna pogoda dzisiaj. No, this is a true 50-50 fight. You have a four-time world champion, and then you have a world champion in Gervonta Davis. And who got, like I said, got, you know, strong punch, right? Yeah, it was a very mostly good punch. His fight was like it's mostly knockout, and that doesn't happen on accident, you know. So it's a 50-50 we'll punch. Tonight. Yeah, we'll see tonight. Yeah. I like both their styles, and we'll see what happens. Tak, zobaczymy co będzie dzisiaj wieczorem, ale pewnie będzie świetna walka, świetne bokserskie show, PBC to, no to jedna z najlepszych platform, która pokazuje boksy w Stanach, dzisiaj PBC na Showtime, my postaramy się siedzieć w pierwszym rzędzie i kibicować, ja chyba Santa Cruz, jeżeli chodzi o moje odczucia. I chciałbym, żeby wygrał, ale myślę, że jakbym obstawiał, to jednak Davisa, i Davis byłby moim typem, jeżeli miałbym obstawiać pieniądze, tak? Boxing fan! Say hi to Polish people! Look. Właśnie, i w takim właśnie nastroju dzisiaj jedziemy na walkę. Byliśmy zrobić zakupy. Jonathan, turn up. Turn up, come on. Buonasera, señorita. Właśnie dotarliśmy na halę. Ala Modum. Say hi to Polish people. Video blog, my man. To Polish bet. Absolutely. Company for bet. I love it.
Jonathan, what do you say? It's a good fight. Who won? The fans. Piękny bos w wykonaniu obu pięściarzy. No niestety Santa Cruz przegrywa. Chciałbym, żeby wygrał, a tak jak mówiłem, David wygrywa. Także tak jak mówiłem, Forbet i moje typy się sprawdzają. Pozdrawiam.